36. Festiwal Polskich Filmów Popularnych ogłaszam za otwarty. Muzyka jest jednym z najważniejszych elementów, które towarzyszy właściwie produkcjom filmowym od zawsze. Trzeba powiedzieć, że jest wspaniale. Nie lubię używać takich rzeczy, ale 17 lat temu rozpoczęliśmy działanie tej sekcji Gdynia dzieciom. Nikt się nie spodziewał, że to tak ładnie pójdzie w świat dziecięcy. Mieliśmy prawie ponad 100 tysięcy dzieciaków tutaj przez te lata w Gdyni. Dobrej zabawy, dobrych wrażeń. I każdego roku staramy się pokazać coś takiego troszkę odmiennego niż to, co się widzi w kinach w tej chwili wszędzie, filmy. W tym roku mieliśmy takie spojrzenie na muzykę w filmie, co jest niesłychanie istotne. No w końcu muzyka towarzyszyła filmowi od zarania. I tutaj rzeczywiście wspaniale dzieci reagują. W tym roku przede wszystkim, ponieważ muzyka, to mieliśmy pana Krześmira, który wspaniale był przyjmowany przez, w ogóle ja nie byłem na całości, ale słyszałem, że nie chcieli go w ogóle wypuścić z sali. Koledzy, że grali godzinami, 10-20 godzin, grali się do wiele lat piszę muzykę do filmów i obserwuję, jak to jest, że takie słowa, takie sytuacje z dzieciństwa, że wielu ludzi pamięta na całe życie, bardzo długo. Ja pamiętam film Żółta Ciżemka, w którym grał Marek Konrad. Miał chyba 6-7 lat wtedy jako młody aktor i ja to do tej pory pamiętam. To było olbrzymie wrażenie na mnie wywarł ten film. Natomiast właśnie w związku z tym boję się, że jeżeli ci młodzi teraz, bardzo młodzi dzieci, że nie będą miały tych bodźców jakichś takich wyrazistych, odpowiednią ilość, to nie będą pamiętać. Oni boją się, że może tak być, że pamiętać będą taką masę, taką papkę. Przecież teraz młoda widownia, oni oglądają od dziecka już masę różnych rzeczy, te bajki, strasznie wrzaskliwe, zresztą krzykliwe, o, słychać, że one, nie wiem, 10, 20, 30 filmów dziennie może oglądają dzieci nawet teraz, prawda? Jestem wdzięczny organizatorom festiwalu za zaproszenie. Braliśmy tutaj udział jako studio filmów rysunkowych w kilku wydarzeniach, czyli w otwarciu festiwalu, tej prezentacji Gdynia dzieciom. Pokazaliśmy 7 różnych obrazów, z których do każdego z nich muzykę napisał inny kompozytor. Chodziło tutaj o to, żeby współgrać z tematem przewodnim festiwalu Gdynia dzieciom i móc zaprezentować różnorodne podejście do muzyki w filmach adresowanych do dzieci. Dzieci są fantastyczne, które zadają mnóstwo pytań i wszystko pamiętają o dziwo, to znaczy nawet z pierwszych spotkań, z dawnych, dawnych, albo sprzed seansu, jeszcze bardzo trudne czasami terminy filmowe. Michał powiedział 24 rysunki na sekundę, absolutnie tak. Także kapitalne są rozmowy z dziećmi. Ja mam takie doświadczenie życiowe, że dość często spotykam się z dziećmi i widzę, jak one wspaniale wychowują się na kinie, jak wspaniale rosną jako widzowie dorośli. Ja wiem, wspaniały pomysł. Festiwal też polega na tym, że pokazujemy dzieciom troszeczkę inny repertuar, do którego są na ogół przyzwyczajeni. Ale siedziałam wśród dzieci na widowni, widziałam, że kapitalnie odbierają filmy animowane. Nawet takie, które nie są takie proste i oczywiste, że gdzieś te niuanse i plastyczne i takie zawirowania fabularne bardzo je fascynują, interesują i intrygują. Dziękuję Wam z całego serca. Perspektywicznie dostarczamy jakiejś widowni. No jeżeli tutaj program zaczęliśmy 17 lat temu, to dzieciaki, które były tutaj powiedzmy mające 10 lat, to dzisiaj to już są dorośli widzowie, a nawet dowiedziałem się, że jest parę osób, które weszło do zawodu. Wyróżnienia. Błażej Kraftowicz.
Przyjechałem tutaj z filmem Hyacynt i jest to historia osadzona w czasach schyłku PRL-u. Opowiada o losach młodego milicjanta Roberta, który jako ten tak zwany zły, czyli śledczy, bierze udział w akcji Hyacynt, ale ta akcja przed nim odsłania zupełnie nieoczekiwane okoliczności. Dlaczego zainteresowałem się tym tematem? Przede wszystkim bohater mnie do tego skłonił, bo owszem, moje poprzednie filmy były osobiste w tym sensie, że jakby okoliczności gdzieś tam korespondowały z tym, w czym ja się wychowałem i co znam, ale tutaj to też jest bardzo osobisty film. No, film jest o młodym mężczyźnie, który musi walczyć z tymi koniecznościami, które na niego nakłada rzeczywistość, jakimiś obowiązkami wobec rodziny, jakimiś planami zawodowymi, czy też planami związkowymi. I on, młody mężczyzna, próbuje się w tym wszystkim odnaleźć, więc w takim kontekście jest to bardzo osobisty film. Kalina Jędrusik jest taką postacią popkultury, ikoną, która wciąż fascynuje i jest żywa dla wielu osób. Od samego początku było jasne, że to nie będzie biografia przekrojowa, że to nie będzie film, który opowie o przekroju, o jej życiu, tylko chcemy skupić się na tej historii barwórkowej jako punkcie wyjścia do jakby opowieści o tym fenomenie. Natomiast ciężko było uchwycić się czegoś, ponieważ jakby kiedy się próbuje czegoś dowiedzieć o Kalinie, to jest pełno anegdot, które właściwie trudno powiedzieć, czy są prawdą, czy nieprawdą. To są plotki, które ludzie powielają i stają się już właściwie takimi trochę mitycznymi opowieściami o różnych jej zdarzeniach. I chciałyśmy stworzyć historię, która ma napięcie, ale jednocześnie nie jest jakoś taką dekonstrukcją tej postaci. Ponad 3500 materiałów filmowych znalazło się w naszym zbiorze. Niezwykłe jakość wykonania. Najpierw chcemy włączyć aplikacje mobilne. Projekt tego portalu pojawił się już kilka lat temu i to było przez lata budowane. Najnowsza inicjatywa to jest, polega na tym, jak ten portal uczynić atrakcyjnym. Chcielibyśmy zasilać platformę nowymi produkcjami. Jak to, co jest zbudowane w formie hardware'u, czyli tych wszystkich urządzeń, całej bazy, która jest też jakoś zorganizowana, nawet tego interfejsu tej strony, czy gdzieś tego portalu 35 mm online. Oczywiście bogactwem jest zasób, gigantyczny zasób. Poprzez połączenie studiów filmowych z WFDIF zasób jest gigantyczny, przy czym ideą początkową było to, żeby te zrestaurowane filmy na tym portalu były wyświetlane. Nie chcemy być tylko archiwistami, ale my chcemy tworzyć platformę, która będzie platformą producenta. A my chcemy na tym portalu udostępniać, najpierw zaczniemy od tych, ale chcemy udostępniać też inne filmy, które są zdigitalizowane, czyli niekoniecznie odrestaurowane, ale które też wzmocnią zasób tej platformy. Natomiast najnowsza inicjatywa to jest taka, żeby ta platforma też zawierała współczesny content. Mam nadzieję, że to wszystko razem spowoduje, że ta platforma będzie bardzo atrakcyjna. Te produkcje, które w tej chwili widzimy na ekranach, to są filmy, które powstały lub były kończone, lub były zakontraktowane jeszcze przed pandemią. Kino gatunkowe, horrory, thrillery, ale nawet komedie, które do tej pory były traktowane jako łatwa, komercyjna rozrywka kinowa, wydają mi się projektami, które są już obarczone bardzo dużym ryzykiem jako filmy kinowe, z uwagi po pierwsze na frekwencję, która nawet jeśli będzie coraz wyższa, nie równoważy rosnących budżetów i kosztów produkcji. Więc nawet jeżeli frekwencja wróci do poziomu sprzed pandemii, to filmy są już o 30-40% droższe niż przed pandemią. A więc te same stopy zwrotu, które obowiązywały wówczas na poziomie 700, 800 czy miliona widzów dla określonych produkcji, teraz są kilkaset tysięcy widzów wyższe, co oznacza dużo większe ryzyko. Oczywiście czas pokaże, czy ta prognoza się spełni i na przykład czy zmiany podatkowe, czy inflacja wpłyną
drastycznie na zwiększenie budżetu w przyszłym roku, ale wiele na to wskazuje. Pojawia się zasadnicze pytanie, kto to będzie finansować, prawda? Pandemia oczywiście zmieniła modele konsumpcji filmu. Wiele osób korzysta z platform streamingowych, ale to nie znaczy, że po pandemii ten model day and date, czyli w ogóle wprowadzania filmów jednocześnie na platformy i do kina, bądź też bardzo krótkiego okna kinowego, powinien zostać utrzymany. Jednak kino zawsze było podstawowym i najbardziej dochodowym polem eksploatacji. Też takim polem eksploatacji, w które dystrybutor najwięcej inwestuje, ponieważ całe koszty P&A, czyli koszty reklamy, są przeznaczone na kino. I to kino de facto później tworzy przestrzeń też taką reklamową dla tych filmów, które trafią na platformy streamingowe. Wszystkim nam tak naprawdę zależy na tym, żeby jak najszybciej widownię odbudować, ale czy odbudujemy ten rynek do tego poziomu i w takiej formie, jak był przed pandemią, no to chyba jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. Najbardziej inspirują filmy gatunkowe. Tu przyjechałem na festiwal z filmem Stancja, który zrobiłem w ramach programu Studium K 30 Minut. I to jest taki trochę śmieszny, trochę straszny film, który opowiada o takim strasznym domu, do którego trafia chłopak, który chce wynająć tani pokój. No i on się totalnie nie spodziewa, co tam się wydarzy. Właśnie wróciłem z projekcji i no, odbiór jest bardzo dobry, więc się bardzo cieszę. To powiedzenie jakby historii, która była już wielokrotnie opowiadana. Do Gdyni przyjechałem z filmem Mój syn zamyka się w łazience, który jest moim debiutem w ramach 30 minut Studia Munka. Film jest historią 30-letniej matki, której syn w 21 urodziny oznajmia, że zamierza wyprowadzić się z domu. Zaczynasz słyszeć dobiegające dźwięki. I matka postanawia go w jakiś sposób zatrzymać, ale nie potrafi z nim o tym porozmawiać, więc sięga po różne dziwne sposoby na zatrzymanie swojego syna w domu. Wyprowadzam się. Jest to na pewno bardzo miłe być w Gdyni, być wśród tylu fantastycznych filmów, nie tylko krótkich, ale i długich. No i miejmy nadzieję, że odbiór będzie dobry, taki jak był dotychczas. Jest to taka prościutka bardzo historia, właściwie rozgrywająca się w ciągu jednej doby. O dziewczynie, która, o młodej kobiecie właściwie, która jest w takim specyficznym momencie swojego życia, dlatego że zaczyna dostrzegać, że w swoim związku nie wszystko jest tak, jakby sobie tego życzyła. I rzeczy, które dotychczas jej nie przeszkadzały, a w zasadzie takie, które trochę no, wiedziała, że są, ale trochę je zamiatała pod dywan, zaczynają jej bardzo doskwierać. I no, dochodzi do takiego momentu, w którym nie może już udawać, że wszystko jest w porządku. On tu był, jak nas nie było. Gęś to jest film, który bardzo ciężko się tak naprawdę definiuje, bo to jest taka hybryda wielu gatunków. Nazwałabym to, gdybym miała trzy wybrać, że to jest może familijny komedio-thriller. O relacjach w najbliższej rodzinie z takim właśnie tłem delikatnie kryminalnym. Jest to na pewno szczególne przeżycie. Już mam przyjemność drugi raz być ze swoim krótkim filmem w Gdyni i to jest mój w ogóle ukochany festiwal, bo jestem tutaj absolwentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej, w związku z czym darzę ten festiwal szczególnym sentymentem. Bardzo się cieszę, że jest pokazywany na dużej sali, dużej publiczności. To jest zaszczyt. Studio Munka umożliwiło mi w ogóle produkcję tego filmu. Większość budżetu to właśnie jest budżet ze Studia Munka. I no tak naprawdę no, powstał ten film w ramach programu 30 minut. Bez tego programu pewnie nie byłoby mnie tutaj. Współpracowników, współtwórców filmu jest to bardzo ważna funkcja reżyser castingu. Także pierwszy raz bardzo się cieszę, ta nagroda na Festiwalu Gdyńskim zostaje przyznana, a dostanie ją Teresa Violetta Pul.
bardzo za tą nagrodę. Tak naprawdę nasza praca to są podwaliny filmu. Jeśli chodzi o takie rzeczywiście prawne rzeczy i najważniejsze dla środowiska filmowego, to są dwie ustawy. Pierwsza ustawa to jest ustawa o statucie artysty zawodowego, która wprowadza unowocześnia opłaty od czystych nośników. To są opłaty bardzo dla nas ważne, dlatego że to będzie ponad 100 milionów złotych rocznie dla artystów. Takie opłaty istnieją wszędzie w Europie, we Francji, w Niemczech, są nawet kilkakrotnie większe niż u nas. U nas jakoś do tej pory nie udało się unowocześnić tej listy czystych nośników objętych opłatami. Tak więc ta ustawa to ma wprowadzić, a zarazem artyści solidarnie postanowili się podzielić tymi pieniędzmi po połowie z tymi, których kondycja finansowa jest gorsza, które nie zarabiają tyle, a nie dostają tyle tantiem autorskich. W tej chwili ta ustawa już jest w konsultacjach międzyresortowych. Mamy nadzieję, że te konsultacje się skończą i że do końca roku ona zostanie przedstawiona w Sejmie. Druga ustawa to jest ustawa o wprowadzeniu opłat autorskich z eksploatacji utworów naszych w internecie. Dyrektywa unijna jest od 2 lat obowiązuje. Termin wprowadzenia tej dyrektywy upłynął już w czerwcu tego roku. No, nam Ministerstwo Kultury obiecuje nam, że do końca tego roku zostanie to wprowadzone i że w przyszłym roku zacznie to obowiązywać. To są takie dwie najważniejsze rzeczy, które przed nami są. Tylko wtedy, kiedy będziemy razem się trzymać, nie będziemy się dzielić i będziemy działać wspólnie, możemy coś osiągnąć. Ustawa zasadniczo składa się z 2 części. Po pierwsze, przewiduje system wsparcia dla artystów zawodowych. Dotyczy to wszystkich artystów bez względu na rodzaj profesji, którą się zajmują. Chodzi o dopłaty do składek emerytalnych, składek społecznych, pewne uprawnienia podatkowe, stypendia, zapomogi socjalne. Całe wsparcie socjalno-zabezpieczeniowe dla artystów, którzy przez całe swoje życie nie pracują na umowie o pracę, wykonują zawody, które są nieoskładkowane i w okresie, gdy przechodzą na emeryturę twórczą, nagle okazuje się, że nie mają środków do życia. Tak więc ustawa spróbuje tą lukę wypełnić i te zabezpieczenia wprowadzić. Ustawy nadal nie ma. Komisja Europejska wysłała takie zapytanie do polskiego rządu, co się dzieje z ustawą i kiedy projekt ustawy na Radzie zostanie publicznie pokazany. Ministerstwo Kultury, z tego co wiem, skierowało propozycję procedowania na tak zwany zespół programowania prac rządu. Nie został jeszcze ten harmonogram procedowania zatwierdzony przez Rządowe Centrum Legislacji. Natomiast jak zostanie zatwierdzony, a ma to nastąpić wkrótce, to liczymy, że w październiku projekt tej ustawy, zmianie ustawy o prawie autorskim, wdrażający dyrektywę, zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Myślcie wy już o tym, jaki lepszy system byście chcieli wprowadzić. Nie róbcie tego teraz, jeszcze nie czas na pewno, ale trzeba już zacząć formułować marzenia. Czego byśmy właściwie chcieli, jeżeli to, co jest, jest niedoskonałe? Bo często bywa tak, że kiedy coś można zmienić, to nie mamy pomysłu, na co to zmienić, w jaką stronę. A oczywiście możliwości jest kilka. Przyjemność wręczyć tę nagrodę Platynowej Lwy.
żeby nie było śladu, w reżyserii Jana Matyszyńskiego. Zapraszam reżysera. Złote Lwy dla najlepszego filmu. Wszystkie nasze strachy otrzymują.